Państwa witam na spotkaniu zorganizowanym przez panią burmistrz w związku z planowaną reformą systemu edukacji. Witam serdecznie gospodarza dzisiejszego czasu, panią burmistrz Monikę Trzcińską. Witam serdecznie. Szczególnie witam naszych gości zaproszonych. Witam kuratora warmińsko-mazurskiego, kuratora oświaty, pana Krzysztofa Nowackiego. Witam serdecznie. Witam panią dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty, panią Mirosławę Gralę-Kaperzyńską. Witam panią dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu, panią Małgorzatę Adamowicz. No i witam znanym nam wszystkim wizytatorów Kuratorium Oświaty Delegatury w Elblągu, panią Mirelę Nowińską i pana Łukasza Kogut. Szanowni Państwo, zorganizowaliśmy to spotkanie w celu zapoznania, no szkoda, że tak małej liczby nauczycieli, rodziców z planowaną reformą oświaty. Na początku może pani burmistrz kilka słów, a później poprosimy pana kuratora, tak? Szanowni Państwo, w związku z planowaną reformą oświaty postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie planowane zmiany czekają nas wszystkich u samego źródła, czyli u kuratora, u przedstawiciela pani premier Beaty Szydło. Szanowni Państwo, pytań, obaw i wątpliwości mamy całą masę. Zarówno wy, jak i my w samorządzie chcielibyśmy wiedzieć, jak się do tego przygotować, jak przeprowadzić to w mieście bezboleśnie i z najmniejszymi odczuwalnymi skutkami dla wszystkich nauczycieli. Dlatego dzisiaj spróbujemy dowiedzieć się tego wszystkiego od pana kuratora, któremu w tej chwili przekazuję mikrofon i cieszę się, że przyjął pan nasze zaproszenie, panie kuratorze. Dziękuję bardzo pani burmistrz, szanowne panie dyrektorki. Proszę państwa, po pierwsze chciałem podziękować za to, że tutaj jesteście. Świadczy to o zainteresowaniu państwa sprawami edukacji i za to, że los państwa dzieci, w sensie ich przyszłości edukacyjnej, a także i sytuacja polskiej szkoły dla państwa jest ważna. Ja tutaj przyjechałem nie tylko po to, żeby przedstawić państwu przyczyny, a także opowiedzieć o zmianach, które mają nastąpić, ale w tym oczekiwaniu, że i te uwagi państwa, które będą skierowane do nas, także i pewne wnioski będą dla nas istotne przy realizowaniu wdrażania tego przedsięwzięcia, które się nazywa reforma polskiej edukacji. Edukacja nie znosi, proszę państwa, rewolucji, ale edukacja też, wiemy doskonale, nie znosi stagnacji. Nie znosi tych dwóch skrajnych rzeczy. Stąd też są decyzje, które za moment przedstawimy. Dlaczego do nich doszło? Wydaje mi się, że zgodzić się możemy, że od roku 99, kiedy została wprowadzona ostatnia reforma, zmiana w postaci powołania między innymi gimnazjów, ciągle trwała dyskusja, czy ta zmiana była dobra, czy nie należałoby naprawić. Dane statystyczne są nieubłagane. Cirka 70% populacji dorosłej mówi zdecydowanie tak dla zmian. Ja wiem, że oczywiście statystyka oszukuje, bo ktoś powie, pan jadł dzisiaj mięso, ja jadłem kapustę, statystycznie jemy bigos. Ale 70% respondentów społeczeństwa uważa, że zmiana jest konieczna. Obecnie rządząca ekipa, kiedy szła do wyborów, miała w programie wyraźnie napisaną zmianę. Zmianę w postaci wygaszenia gimnazjów, zmianę w postaci powrotu do pełnej czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej. Nie mówię, że mandat wyborczy jest wystarczającą legitymizacją tych decyzji, ale 25 października 2015 roku społeczeństwo wypowiedziało się, oddając głosy na tą nową ekipę. Przy czym, mimo że w programie partii rządzącej wyraźnie były zapisane zmiany, nie przystąpiono do ich realizacji, ale rozpoczęła się dyskusja. Dyskusja, która się toczyła już od pierwszego dnia po objęciu władzy, a została zintensyfikowana od stycznia
bieżącego roku 2016. Prawie 2000 ekspertów wypowiadało się w sprawach edukacji. Byli to i praktycy, a także i naukowcy. Oprócz tego odbyło się 17 debat w Polsce, realizowanych w każdym z województw. W Olsztynie też miała miejsce ta debata. Oprócz tego 50 debat zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tysiące maili, bo została strona otworzona na ministerstwie, gdzie można było zgłaszać uwagi. Również związki zawodowe, i to ZNP, i Solidarność, uczestniczyły w tymże dialogu, czasami dosyć ostrym, bo one przecież bronią interesów pracowniczych. Ale owa zmiana przede wszystkim jest związana z kondycją polskiej oświaty. Ona ma na celu dobro młodzieży i dzieci. W dwóch słowach się odniosę do elementów, które wyszły w tej debacie. Po pierwsze, krytyka linearnego sposobu nauczania na rzecz spiralnego. Powszechna krytyka. Dla rodziców, bo nauczyciela, które tutaj mają tą wiedzę, powiem, linearny sposób to jest ten, który obecnie jest w gimnazjum. Uczeń zaczyna edukację historyczną na przykład od pierwszej klasy gimnazjalnej i kończy program w klasie pierwszej licealnej. Czyli podstawa jest realizowana i w gimnazjum, i jeszcze w pierwszym roku klasy licealnej. Do tego materiału nie wraca się w ogóle. Natomiast spiralny program między innymi oznacza, że uczymy się od piątej klasy historii do klasy ósmej, następnie w szkole ponadpodstawowej. Raz jeszcze realizujemy ten sam materiał, ale są to inne umysły. Każdy się zgodzi z tym, że 10, 12, 13 latek, a 17, 18, 19 latek są to dwa różne światy. Więc stawiamy na model bardziej efektywny, model nauczania, który się nazywa spiralny. Z tej debaty również wyszło, że 27 rektorów szkół wyższych na 36 zdecydowanie mówi, że studentów, których dostają, są nieprzygotowani. Uczelnie tworzą rok zerowy po to, żeby student mógł być przygotowany do percepcji wiedzy, którą zdobywa na uczelniach wyższych. Z tej debaty również wyszły inne elementy potwierdzające tezy wcześniej, jakby o których wiedzieliśmy. Chociażby efektywność procesu kształcenia jest najwyższa tam, gdzie jest zespół szkoły podstawowej, w której jest też i gimnazjum. W takim zespole, kiedy jest kontynuacja w oddziałach od pierwszej klasy do klasy dziewiątej, bo 6 lat podstawówki i 3 lata gimnazjum, mamy do czynienia z największą edukacyjną wartością dodaną. Reforma 1999 roku zakładała, że gimnazja będą samodzielne, a jeśli już, to będą zespolone ze szkołami ponadgimnazjalnymi, czyli z liceami. Natomiast życie napisało zupełnie inny scenariusz. Gimnazja zaczęły się zespalać w skali kraju ze szkołami podstawowymi. Więc w sposób naturalny jakby ewaluowały w kierunku 9-letniej szkoły podstawowej. Co jeszcze wyszło z tego dyskursu? Tragiczna sytuacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Liceum ogólnokształcące przestało istnieć tak naprawdę, bo 3-letnie liceum ogólnokształcące, a ja wiem co mówię, bo uczyłem i w liceum ogólnokształcącym 4-letnim i w 3-letnim, moje siwe włosy wskazują na to, że uczyłem w wielu szkołach, uczyłem w szkołach podstawowych, w szkołach licealnych, w technikum, w szkole zawodowej. Największy szacunek mam wobec tych moich kolegów i koleżanek, którzy uczą w szkolnictwie zawodowym, a także i w gimnazjalnym, bo uważam, że w szkołach gimnazjalnych i zawodowych zgromadziła się elita nauczycielska, najlepsi nauczyciele. Liceum ogólnokształcące, jak już powiedziałem, przestało istnieć. Po pierwsze, pierwsza klasa liceum, to proszę Państwa, jest realizowany program z gimnazjum. Jest to kontynuacja w pierwszej klasie. Klasa natomiast druga i trzecia to są 2 lata. Ale nie są to 2 lata, jest to 1,5 roku. 1,5 roku, które się stało kursem przygotowującym do matury. Jeszcze raz przywołam 27 z 36 rektorów szkół wyższych, którzy zdecydowanie krytycznie się odnieśli. Proszę Państwa, w tej debacie wynikły też i inne elementy przywoływane. Nie chcę w tym momencie już przywoływać, bo tak naprawdę dyskusja się zrealizowała. Ja
Ja tu mogę powiedzieć tylko o tym, że z mojej perspektywy ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tejże reformy, tejże zmiany. Chociaż ta zmiana bije też w cały szereg moich kolegów i koleżanek, bo ja jestem ciągle nauczycielem. Ja przed chwilą odszedłem od tablicy. Jeszcze rok temu uczyłem w szkole, w liceum i w gimnazjum. Jeszcze parę lat temu uczyłem w innych typach szkół. Moje całe życie zawodowe jest związane ze szkolnictwem. Oczywiście mam doświadczenie w sensie zarządzania oświatą, w sensie, że byłem parę lat, 5 lat pracownikiem kuratorium oświaty. Mam doświadczenie też i samorządowca, bo byłem radnym miasta Olsztyna, ale czuję się przede wszystkim nauczycielem. Mam pełną świadomość, że kuratorem się bywa, nauczycielem, a człowiekiem się jest do końca życia. Albo się też i nie jest. Zmiana, która nas czeka, proszę Państwa, została wydyskutowana. Oczywiście mam też świadomość, że są też głosy przeciwne. Parę tygodni temu na stronie Kuratorium Oświaty zaproponowałem tym środowiskom, które chcą się ze mną spotkać, chcą porozmawiać, chcą wyartykułować też swoje opinie, że jestem otwarty i jeżdżę po województwie i spotykam się. W ubiegłym tygodniu byłem w Szczytnie na spotkaniu zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wcześniej byłem i w innych miastach i miejscowościach. Wszędzie rozmawiam, słucham, przekazuję również do centrali, jeśli można użyć tego słowa, wnioski ze spotkań. Proszę Państwa, zmiana, która nas czeka, tak teoretycznie powinna się odbyć bezboleśnie. Dlaczego teoretycznie tak powiem? Liczba dzieci w systemie jest ciągle identyczna z liczbą godzin, które te dzieci będą realizowały, i nauczycieli. W związku z tym nie ma żadnych powodów, żeby nauczyciele tracili pracę. Pytanie jest takie, jeśli by zmiany nie było, czy nauczyciele by nie tracili pracy? Traciliby, ponieważ stoimy, proszę Państwa, przed katastrofą demograficzną. Program 500+ jeszcze nie zadziałał, tak do końca. Mam nadzieję, że zadziała. Polska stoi przed katastrofą demograficzną. Rok do roku brakuje po 20-30 tysięcy dzieci w systemie. To oznacza, że rok do roku parę tysięcy nauczycieli w polskich szkołach musi stracić pracę. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Jest 25 tysięcy etatów, ale zatrudnionych jest prawie 30 tysięcy nauczycieli. Część z naszych kolegów pracuje na 2/3, na połowie etatu. Jakikolwiek ruch demograficzny oznacza, że nasi koledzy, koleżanki tracą miejsca pracy. Teoretyzując więc, liczba dzieci w systemie jest stała, liczba godzin jest stała, liczba nauczycieli jest też stała, więc teoretycznie nie powinna grozić nikomu, nie grozić nikomu zwolnienie z pracy. Czy tak będzie? Proszę Państwa, tak naprawdę wszystko jest w rękach jednostki samorządu terytorialnego. To samorząd przeprowadzić musi tą zmianę trudną, zmianę, przed którą dostał zadanie zrobienia takiej zmiany, przeprowadzenie. Jeszcze raz podkreślam. Poza tym kwestia finansowa. Czasami się słyszy w mediach, że finansowanie tej zmiany jest niepewne. Oświadczam Państwu z pełną mocą. Środki finansowe na przeprowadzenie zmian, na dofinansowanie szkół, na wsparcie przy tej zmianie są zapewnione w budżecie. Są te pieniądze. Ja wiem, że w skali makro i mikro jest różne pojmowanie rzeczywistości. W skali makro powiem tak. Liczba oddziałów w polskich szkołach dzięki tej zmianie nie zmaleje, ale wzrośnie. Dam przykład. Statystycznie rzecz biorąc, z tym zastrzeżeniem, czym jest statystyka, 17-18 dzieci jest w klasie w szkole podstawowej. W gimnazjach jest 23-24. Więc do tej pory jest tak, jeśli idzie 5 klas szkoły podstawowej do gimnazjum, to z tych 5 klas powstają 4 gimnazjalne. Od tej zmiany, od przyszłego roku, 5 klas kończących klasę 6 będzie ciągle 5 klasami klasy 7 i klasy 8. Biorąc to pod uwagę, w skali kraju będzie o 5 tysięcy oddziałów więcej. 5 tysięcy oddziałów więcej to jest cirka 6 tysięcy etatów. Czy te 6 tysięcy etatów, których ma być więcej w skali całego kraju,
zniweluje ten problem, o którym powiedziałem, jeśli chodzi o nisz demograficzny? Boję się, że nie. Że ponownie w skali kraju liczba nauczycieli, którzy będą musieli odejść, będzie około 7-8 tysięcy. Daj Panie Boże, żeby byli ci, którzy będą szli na pomostówki, albo ci, którzy będą wykorzystywali uprawnienia emerytalne, które mają, których nie korzystają. Kolejny element, który ma zabezpieczyć nauczycieli. Są to klasy przygotowawcze. Niewielka liczba, ale następuje reemigracja naszych rodaków. Paręnaście tysięcy Polaków, mam na myśli dzieci, wraca co roku z emigracji. Dla tych dzieci będą tworzone klasy przygotowujące do powrotu do edukacji polskiej. Ktoś powie, mówi Pan tutaj o 300-400 etapach, tak? Mówię o tak niewielkiej liczbie. Mówię o tak niewielkiej liczbie, ale ja mówię tu o skali makro. Kolejny element. Reforma zakłada, tutaj za chwilę będą Panie mówiły, między innymi pojawienie się szkoły branżowej. Reforma jest też związana z koniecznością postawienia na szkolnictwo branżowe. Na dzień dzisiejszy 40% absolwentów szkół zawodowych zasila rzesze bezrobotnych. 30% absolwentów szkół technicznych zasila rzesze bezrobotnych. Jest to związane z nietrafnym skonstruowaniem szkolnictwa, o którym mówię. Zmiana oznacza pojawienie się szkoły branżowej dwuetapowej. Pierwszy etap 3 lata, drugi etap 2 lata. Właśnie wprowadzenie tego drugiego etapu dwuletniego oznacza, że młodzież będzie częściowo o rok dłużej w systemie. 8 lat szkoły podstawowej, 3 lata pierwszego etapu branżowego, 2 lata drugiego etapu branżowego, razem mamy 5, 8, to jest 13 lat. Do tej pory 6 i 3 i 3 lata szkolnictwa zawodowego to jest 12 lat. Więc o rok dłużej część młodzieży będzie w systemie. Te działania w skali makro generują więcej miejsc pracy. Lecz proszę Państwa, tak naprawdę to nie interes nasz, nauczycieli, jest związany z reformą. To jest interes polskich rodzin, polskiej młodzieży, żeby owe kształcenie było efektywniejsze i żeby uczeń kończący szkołę był lepiej przygotowany do pracy w zawodzie i pracy również w przypadku podjęcia decyzji do studiowania. To jest cel podstawowy. My, nauczyciele, jesteśmy tutaj na drugim miejscu, chociaż nasza rola i waga jest fundamentalna. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Wiem, że są to niepopularne decyzje w części środowiska. Trudno mówić tego typu słowa do osób potencjalnie zagrożonych pewnymi zmianami i w związku z tym zaniepokojonych i słusznie. Ale rzeczywistość jest taka w dużej mierze, proszę Państwa, że nauczyciele szkół podstawowych najczęściej czują się bezpieczni, bo w systemie mają o 2 lata więcej. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, liceów, techników też się czują zabezpieczeni. Zamiast 3 lat w liceum są 4 lata. Zamiast 4 lat w technikum jest 5 lat. Również i nauczyciele szkolnictwa zawodowego, jak już powiedziałem, dwuetapowość systemu. Odniosę się jeszcze do szkolnictwa branżowego. Decyzja o postawieniu na szkolnictwo branżowe jest związana również z kreowaniem dualizmu w tym szkolnictwie. Uczeń ma połowę czasu spędzać w ławce, ucząc się, i połowę czasu w zakładzie pracy. Cel dalszy tej reformy jest między innymi stymulowanie rozwoju szkolnictwa zawodowego, chociażby przez zróżnicowanie dotacji, o czym mówię. Dzisiaj standardowa dotacja, nazywana subwencją oświatową wobec ucznia, jest niezależna od tego, czy szkoła, którą kończy, produkuje, przepraszam za określenie, bo wobec człowieka nie wolno tego używać, ale dostarcza na rynek bezrobotnych, czy też dostarcza na rynek ludzi, którzy są rozchwytywani. Zmiana zakłada, że ma być subwencja uznaniowa, a związana z powiatowymi urzędami pracy, które mają rekomendować, które zawody mają się cieszyć wsparciem państwa, a które zawody mają się cieszyć ograniczonym wsparciem państwa. Na język prosty powiem tak. Za kreowanie zawodu rzadkiego, a który jest potrzebny na lokalnym rynku, szkoła dostaje na przykład cirka 8 tysięcy złotych miesięcznie rocznie na ucznia, a tam, gdzie zawód jest niepotrzebny, który dostarcza rzesze bezrobotnych, szkoła dostanie 3 tysiące złotych na przykład na ucznia. Wybór będzie oczywiście po stronie szkoły i organu prowadzącego.
Tym to sposobem rząd chce stymulować, proszę Państwa, decyzje, które podejmowane są w szkołach i przez organy prowadzące odnośnie kształcenia zawodowego. Kończąc już, powiem w ten sposób. Jestem przekonany, bo wiem, że reforma jest w pełni przemyślana. Przede wszystkim jest ona zabezpieczona również od strony finansowej. Rząd nie pozwoliłby sobie na kreowanie tego typu reformy, nie zabezpieczając jej od strony finansowej. Po prostu ona się domyka, a między innymi się domyka z tego powodu, niestety, że rok do roku dzieci jest coraz mniej w systemie, a więc tych pieniędzy, które są przeznaczone na edukację, liczba jest stała, chociaż dzieci jest mniej. Przepraszam, że może zbyt długo się wypowiadałem, ale to ta skłonność nauczyciela, który kiedyś uczył historii. Oddam zaraz głos pani dyrektor Kaperzyńskiej. A za moment, kiedy ta prezentacja będzie przedstawiona przez panią dyrektor, ja oczekuję na pytania i postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jeśli w jakiś sposób ja czy moi pracownicy nie będziemy mieli tej wiedzy potrzebnej, żeby odpowiadać teraz, to ja się zobowiązuję, że jeśli te pytania będą sformułowane na piśmie, to na piśmie dostaniecie Państwo odpowiedź na owe pytania. Kończąc, bo nie wiem, czy będę miał okazję jeszcze raz Państwu podziękować za to, że tu jesteście i z całą pokorą każda Państwa wypowiedź, nawet najbardziej krytyczna i może dla mnie niepochlebna, ja ją przyjmę z całą pokorą, bo taka jest moja rola, żeby uczestniczyć w dialogu, a nie chować się gdzieś w zakamarkach mojego urzędu wojewódzkiego w wygodnym bardzo gabinecie wyposażonym we wszystkie rzeczy potrzebne do zarządzania oświatą. Przekazuję w takim razie mikrofon pani dyrektor Kaperzyńskiej. Pani dyrektor jest dyrektorem Wydziału Prawno-Administracyjnego, więc jest to, tak powiem szczerze, najbardziej kompetentna osoba w kuratorium, która codziennie odpowiada na dziesiątki i setki pytań związanych z przedmiotową sprawą, o której raczyłem tutaj powiedzieć. Pani dyrektor, oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. No panie kuratorze, bo takiej zapowiedzi to teraz muszę się bardzo, bardzo postarać. Posłuchajcie Państwo, ja wymyśliłam w ten sposób, że mam tu przygotowane kilkanaście slajdów, które myślę, że dla Państwa najbardziej będą interesujące akurat w tym momencie, jeżeli chodzi o zmiany przepisów prawa oświatowego, które będą tak na dobrą sprawę, część już z nich, zresztą Państwo wiecie, część zmian była już od 1 września, część zmian wchodzi od 1 stycznia 2017 roku, a sama zmiana struktury ustroju szkolnego w naszym państwie od 1 września 2017 roku. Tutaj Państwo macie, pozwoliłam sobie przytoczyć te najważniejsze w tym momencie, właściwie wspomniane jest prawo oświatowe i jest jeszcze druga ustawa, to jest ustawa wprowadzająca prawo oświatowe i jak Państwo tu widzą od 16 września, w momencie kiedy Pani Minister te projekty obu ustaw ogłosiła, one poszły do odpowiednich uzgodnień, konsultacji społecznych. I w ubiegłym tygodniu oba te projekty, po uwzględnieniu to, co wspominał pan kurator, zgłaszanych przemyśleń, wniosków, petycji różnych środowisk, które uczestniczyły w tych konsultacjach, niektóre przepisy jakby zgłaszane zostały uwzględnione i teraz już w ubiegłym tygodniu obie ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów i kolejny etap działań legislacyjnych, to są już prace w Sejmie. Więc tak jak pani minister zapowiedziała, spodziewamy się, że do końca listopada, początek grudnia już te ustawy, jest takie założenie, że zostaną przez łącznie z podpisem pana prezydenta. Teraz tak, popatrzcie państwo, docelowa struktura szkolnictwa, czyli w naszym ustroju szkolnym, mamy zmiany w tym kierunku, czyli 6-letnia szkoła podstawowa od 1 września 2017 będzie przebudowywana w 8-letnią szkołę podstawową. 3-letnie liceum ogólnokształcące będzie 4-letnim liceum.
i 4-letnie w tym momencie technikum, 5-letnim technikum. I tutaj też pan kurator już wspominał o tworzonych szkołach branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszego stopnia już od 1 września 2017 roku, czyli już od przyszłego roku szkolnego. I później po 3 latach szkoła branżowa drugiego stopnia. I teraz ja może przez chwilę zatrzymam się na tych szkołach branżowych, czyli kształcących w zawodach. To, co skłoniło, i też już pan kurator o tym wspominał, też przemyślenia, czy też nauczycieli pracujących w szkolnictwie zawodowym, pracodawców, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach, okazywało się, że w tym momencie ci państwo, którzy pracują w szkołach, w szkolnictwie zawodowym, mają tego świadomość, że mamy sytuację, że bywa, że w jednym zawodzie uczniowie muszą przystąpić czasami nawet do 3 egzaminów potwierdzających kolejne kwalifikacje, żeby w efekcie końcowym otrzymał tytuł technika w danym zawodzie. Natomiast po zmianie szkoła branżowa pierwszego stopnia będzie kończyła się jednym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, szkoła drugiego stopnia też jeden egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, plus jeszcze po szkole drugiego stopnia uczeń będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości, który będzie taki sam, bo tu może już od razu prostuję różne krążące informacje, że egzamin dojrzałości czy egzamin maturalny, świadectwo będzie inne w liceum ogólnokształcącym czy po szkole branżowej drugiego stopnia. Będą takie same i będą tak samo dawały możliwość dowolnego wyboru przez ucznia kształcenia dalej na studiach wyższych. Szkoła podstawowa, popatrzcie państwo, to już o czym wspominałam i teraz też mamy od razu wyjaśnioną sytuację, że od 1 września nauczyciele tej 6-letniej szkoły podstawowej stają się jakby z urzędu nauczycielami, uczniowie tak samo 8-letniej szkoły podstawowej. Gimnazjum. Teraz tak, popatrzcie państwo, jeżeli chodzi o gimnazjum, mówimy tu o procesie wygaszania gimnazjum i ustawa wprowadzająca prawo oświatowe dokładnie opisuje możliwości czy warianty, jakie w danym samorządzie zostaną przyjęte, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie sieci szkół. I tutaj potwierdzam, czy zgadzam się ze sformułowaniem pana kuratora, to co pan kurator powiedział, że ministerstwo daje propozycje, w jaki sposób można przekształcać tutaj, jaki może być los gimnazjum, natomiast to już w danej jednostce, czyli na terenie danej gminy, po konsultacjach, po uzgodnieniach na pewno państwo podejmą decyzję, jak sieć szkół u państwa od przyszłego roku będzie wyglądała. Tutaj popatrzcie państwo, też mamy informacje dotyczące liceum ogólnokształcącego i jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, to też wszelkie konsultacje, wypowiedzi. Ja miałam okazję w ubiegłym tygodniu uczestniczyć też w takim spotkaniu, gdzie był przedstawiciel wyższej uczelni państwowej, dokładnie naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracownik akademicki, który potwierdzał, że faktycznie młodzież, która przychodzi na uczelnie wyższe, nawet zaczyna funkcjonować, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, bo może to nie jest w tym momencie istotne, jaki to jest procent uczelni wyższych, ale wprowadzają tak zwany rok, nawet oni określają rok zerowy, rok przygotowujący, tak? Czyli uznają, że jednak po liceum ten młody człowiek nie w pełni jest przygotowany, jeżeli chodzi o zakres takiego kształcenia ogólnego. Poza tym, jeżeli tu mówimy też o liceum ogólnokształcącym, to drodzy państwo, też wypowiedzi rodziców tutaj takie trochę krytyczne pod kątem liceów ogólnokształcących, że aby uczeń dostał się na swój wymarzony kierunek, na dobrej uczelni, często
To już zostawiam. Czy to jest kwestia mody, ale na pewno uczenie wspomaga się całym systemem korepetycji płatnych. O technikach też już wspominaliśmy i teraz popatrzcie Państwo. Tu mamy zespół szkół, czyli jeżeli szkoła podstawowa i gimnazjum funkcjonowały w zespole szkół i tutaj też ministerstwo przewidziało możliwości, w jaki sposób można to przekształcenie przeprowadzić. Kolejny wariant, który był, z tym, że ten wariant, jeżeli chodzi o nasze województwo, rzadziej występuje, czyli kiedy funkcjonuje zespół powstały w wyniku połączenia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, czyli też mamy możliwość, od razu ustawodawca wskazuje, jakie możliwości ma samorząd do przekształcenia. I tutaj szkoła branżowa drugiego stopnia, to też o czym Państwu wspominałam. I teraz tak, nauczyciele. Drodzy Państwo, również ustawa wprowadzająca przepisy prawa oświatowe. Jest też już w przygotowaniu projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego funkcjonowania przedszkoli i szkół. I tam też znajdują się zapisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. I też wiem, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o nauczycieli, nauczyciele, ale też wiemy ze spotkań, z wypowiedzi, dyrektorzy akurat z tego prawa, które zmianą ustawy już od 1 września tego roku zostało wprowadzone, akurat z tego zapisu są zadowoleni. Popatrzcie Państwo, tutaj jeżeli chodzi o wsparcie dla nauczycieli, też ministerstwo pewne pomysły, zapisy odnośnie losu nauczycieli, czyli też takie możliwości, żebyście Państwo w momencie, kiedy dana szkoła wygaszana, czy dana szkoła włączana w strukturę, czy przekształcana jak 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową, też takie działania osłonowe. Chociażby nawet taki, myślę, bardzo cenny zapis, że jeżeli dyrektor danej szkoły będzie zatrudniał nauczyciela, to będzie jakby też zobligowany do tego, żeby poprosić, czy nauczyciel nie jest zatrudniony w innej szkole, a więc żeby rzeczywiście dla osób, które będą ewentualnie, jeżeli taka sytuacja pojawi się, poszukiwały pracy, to żeby one w pierwszej kolejności pracę otrzymały. Również ministerstwo zaopiekowało się, ja myślę, że tak to można określić, zaopiekowało się dalszym losem dyrektorów, wicedyrektorów, czyli osób zajmujących stanowiska kierownicze, tak? Czyli na przykład, jeżeli któremuś z dyrektorów kończy się kadencja, będzie ona przedłużana, jeżeli chodzi na przykład o dyrektora gimnazjum. Jeżeli na przykład gimnazjum będzie włączane w szkołę podstawową, to też jest takie działanie osłonowe, że dyrektor gimnazjum będzie jakby też automatycznie stawał się wicedyrektorem tej nowej szkoły podstawowej. Czyli też dziękuję bardzo. Ja myślę, że na ten moment też wsparcie ministerstwa dla Państwa z kadr kierowniczej. I ja myślę, że tak jak Pan kurator powiedział, jeżeli Państwo teraz jakieś szczegółowe pytania, postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Dziękujemy Pani Dyrektor. Ja myślę, że damy sobie radę bez mikrofonu, ponieważ my tutaj stamtąd lepiej słychać niż w drugą stronę. Także jeżeli, to ja poproszę tutaj o
damy mikrofon. Tak, proszę bardzo, zadanie pytań do pana kuratora. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tego etapu włączania gimnazjum do szkoły podstawowej. Na jakiej zasadzie to jest? To jest takie typowe wygaszanie, że w 2019 gimnazjum przestaje istnieć, czy włączenie gimnazjum do podstawówki jest jednoznaczne z tym, że tworzą jeden twór szkoły? No gimnazjum w 2019 przestaje formalnie istnieć. Tak, w taki najprostszy sposób. Czyli w momencie, kiedy gimnazjum stanie się częścią szkoły podstawowej, czyli tak, zobaczcie Państwo, równolegle. Od 1 września 2017 pojawia się klasa siódma, a jednocześnie jest klasa druga, klasy drugiej i klasy trzeciej gimnazjum. I wtedy, ja myślę, że to pytanie na pewno... Jeżeli do tego 2019 roku funkcjonują jeszcze klasy gimnazjum, nauczyciele są zatrudnieni w gimnazjum, czy z końcem 2019 roku, skoro już nie ma gimnazjum, nauczyciele nie mają pracodawcy? Ja myślę, że proszę Państwa, to znaczy mamy zapewnienie, że lada moment pojawi się, bo wydaje mi się, że w tym momencie Państwa najbardziej to też będzie interesowało rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. I ja widzę to w ten sposób, że w momencie, kiedy będzie pojawiała się klasa siódma, będą pojawiały się przedmioty, których nauczanie zostanie powierzone. Na przykład no, osoba, która naucza biologii w gimnazjum, tak? Ona jednocześnie będzie uczyła biologii w klasie siódmej, prawda? Dobrze, fizyki, tak? Nie, na poziomie jest 5 klas, a już są 2 klasy. A ja mam pytanie. Pani dyrektor, jeszcze raz. U mnie na poziomie gimnazjum jest 5 klas, a w podstawówce, do której mogą mnie włączyć, są 2 klasy. To jakim sposobem moi nauczyciele znajdą zatrudnienie? Na poziomie gimnazjum jest 5 klas, na poziomie szkoły podstawowej, która może mnie wcielić, są tylko 2 klasy. Czyli siłą rzeczy nie mam opcji, żeby moi nauczyciele mieli pracę w szkole podstawowej. Mówię, że w podstawówce jest po 2 klasy na poziomie, a u mnie w gimnazjum jest 5 klas na poziomie. I siłą rzeczy no jest problem dla większości moich nauczycieli. Bardzo dobrych nauczycieli. Na pewno bardzo dobrych, tak? Bo z tego co wiemy, to często nauczyciele gimnazjum tak mają uprawnienia do nauczenia kilku przedmiotów. I teraz tak. To jest kwestia, są 2 klasy, tak? Dlatego, że no powiedzmy w danym obwodzie jest mniej uczniów. Teraz jest, drodzy Państwo, wracamy do tego. Zaprojektowanie sieci, nowej sieci szkół, tak? I teraz ile dzieci do tej szkoły podstawowej i jak będzie wyglądał rejon? Czy pojawią się dzieci i większa liczba klas? Natomiast ja wracam do tego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Ja myślę, patrząc na liczbę godzin, jakie są przymiarki, są proponowane, że, a przynajmniej może nie w całości etatów, a Państwo pracę będą mieli. Ja mam takie jeszcze jedno techniczne pytanie z tym związane. W tych przepisach wprowadzających, jeżeli szkoła podstawowa ma przejąć szkołę gimnazjalną, czy to jest równoznaczne, że tak jak w kodeksie pracy zakład przejmuje drugi zakład, że jak gdyby z automatu dla wszystkich nauczycieli gimnazjum pracodawcą staje się szkoła podstawowa, a co zrobi z tymi nauczycielami, to już jest później dalsza kwestia. Natomiast wszyscy automatycznie jak gdyby stają się zatrudnieni przez ten nowy twór, rozumiem, tak? Dyrektor, to może ja tak, skorzystając, że jesteśmy w tym temacie włączania. Pytanie jakby powtórzę to, które zadałem wcześniej, dotyczy ono, czy musimy włączać lub przekształcać, czy czekamy, możemy poczekać na wygaszenie z mocy prawa. To może ja odpowiem. To jest kompetencja samorządu terytorialnego. Włodarz miasta, czy też gminy, radni,
to radni podejmą uchwałę odnośnie losu danej szkoły, gimnazjum. Najprawdopodobniej będą wybierali sytuację taką, że będzie owe gimnazjum włączone do szkoły podstawowej i będzie to szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. To tak w większości gmin, jak rozmawiam, nastąpi. Jest inny wariant też. Może być również przekształcenie tego gimnazjum na przykład w szkołę branżową. W kilku gminach wójtowie rozważają taką decyzję. Również jest możliwość przekształcenia tego gimnazjum i w technikum, a także liceum ogólnokształcące. W danym terenie może też zostać nieprzekształcone i będzie to oczekiwanie na automatyczne wygaśnięcie. W tych sytuacjach wcześniejszych, o których powiedziałem, z automatu pracownicy stają się pracownikami owej szkoły ośmioletniej, albo technikum, albo szkoły branżowej, albo liceum. Podniosę jeszcze raz to, o czym mówiłem. To jest ta mądrość jednostek samorządu terytorialnego. One są gospodarzami terenu. Są to radni wybierani przez lokalną społeczność. I ci radni najlepiej wiedzą, jakie decyzje podjąć, w którą stronę pójść w tych przekształcaniach. Nie ośmieliłbym się ja z perspektywy Olsztyna podejmować takich szczegółowych decyzji, bo decyzje moje byłyby być może decyzjami nie w pełni miarodajnymi z uwagi na brak danej specyfiki. Stąd też wielka mądrość i odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego i jednocześnie decyzja o przeprowadzeniu tej reformy w przyszłym roku jest związana też z tym, żeby nie generować tego tuż przed wyborami, kiedy to zdolność podejmowania racjonalnych decyzji, a związanych z wyborami, jest czasami troszeczkę ograniczona z uwagi na zainteresowanie uczestników gry tej wyborczej, tej gry samorządowej. Stąd też pani minister i rząd uznał, że to właśnie przyszły rok jest rokiem optymalnym dla tych decyzji, jeśli bierzemy pod uwagę interes rodziców i ich dzieci, bo tak jak już powiedziałem, z tyłu głowy mamy to, żeby efektywność kształcenia i wychowania była jak najwyższa w polskich szkołach i żeby te lata zerowe, które coraz częściej się pojawiają na uczelniach wyższych, były wyeliminowane. To taka moja konkluzja. To ja bym chciała, dzień dobry, nauczyciel gimnazjum, więc też tak przy okazji. Jedna sprawa jest taka, tam według tych założeń pani minister i tam wszystkich, którzy się znają na oświacie w naszym kraju, jest takie założenie, że dzieci na przykład w szkole piątej podstawówki czy w szkole szóstej będą już miały takie przedmioty jak fizyka, biologia, geografia, tak, od 5 do 8. Ja bym się chciała zapytać, jak te dzieci, które są dzisiaj w klasie 6, nadgonią to, co powinny mieć już w klasie 5 i w klasie 6, a będą już w klasie 7. Już odpowiadam, nie ma mowy o żadnym nadganianiu, tak? Czyli popatrzcie Państwo, w momencie, kiedy uczniowie będą zdawali egzamin sprawdzian, tak, po szkole podstawowej, czyli w klasie 8, egzamin będzie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, przynajmniej na razie jest taki pomysł. Za jakiś czas, ale to już w momencie, kiedy nową podstawą programową, tak, przejdziemy cały cykl, Wtedy jeszcze ewentualnie będzie do wybrania jeden z przedmiotów. Biologia, historia, chemia. Natomiast, drodzy Państwo, na pewno, biorąc pod uwagę to, co Państwo realizowaliście w ramach przedmiotu przyroda, tak? Czyli mamy zagadnienia z biologii, tak? Z biologii, geografii. Wprawdzie jestem humanistką, ale proszę mi poprawić, czy się mylę, tak? Ale były zagadnienia. I to jest też jedna z przyczyn... Pani Zio, nie obrażę, przepraszam, że Pani przerwę, ale absolutnie nie obrażając, tylko jest jedna sytuacja, nawet przy tej przyrodzie, nie obrażając Pani absolutnie od przyrody, bo to i na tym rzecz polega.
Tylko jak takie dzieci mają mieć geografię, nawet nie tą jedną godzinę w tygodniu, tą fizykę jedną w tygodniu, tą chemię jedną w tygodniu, to jak to się ma do tej przyrody, no nie wiem ile to jest dzisiaj w podstawówce, trzy godziny podstawówki. Nie wierzę, że te dzieci, które są dzisiaj w klasie szóstej i te, które są w klasie pierwszej, będą miały takie same szanse w 2019 roku dostanie się do szkoły ponadgimnazjalnej, jak te, które pójdą po gimnazjum, które będą miały trochę większą tą wiedzę. Nie oszukujmy się. I ja nie mówię, że reforma nie jest konieczna. Może to i jest, ale nie dzisiaj, nie szybko, nie na kolanie. Mówicie Państwo o wnioskach. Jakich wnioskach? Wy się nas nawet w ogóle nie słuchacie, nikt z nami nie rozmawia. Pan dzisiaj mówi, że Pan przedstawi wnioski. Komu? Skoro twierdzicie, że już cała reforma jest przygotowana. To po co te wnioski, po co te rozmowy, po co te dialogi? Tylko po to, żeby sobie odpisać w kalendarzu braniewo załatwione? To chyba nie na tym trochę ta rzecz polega. Nikt nas nie słucha, nikt z nami nie rozmawia. Nikt nie pyta się też dzieci. Mówicie Państwo, że rektorzy szkół wyższych mówią o tym, że młodzież jest nieprzygotowana, bo ogólniak źle przygotował. Ogólniak źle, bo gimnazjum źle przygotowało, bo czegoś tam nie nauczyło. Tak samo gimnazjum może powiedzieć, są takie przypadki, że uczeń przychodzi do gimnazjum i nie czyta. No to jak będziemy tak każdy na siebie zwalać, a nie próbować wspólnie jakoś to rozwiązać i tylko szukacie takiej kłótni, można powiedzieć, trochę między nauczycielami, żebyśmy się w jakikolwiek sposób pokłócili, bo tak by wam było łatwiej. Mam takie wrażenie. Nie ma takiego dialogu, takiej wspólnej dyskusji, dlaczego reforma nie obowiązuje dzieci, które idą teraz do czwartej klasy szkoły podstawowej i żeby to już okej szło, ale nie nagle w środku, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie ma podręczników, nie ma podstawy programowej, no tak naprawdę nie ma nic. Idziemy dobra, jakoś tam będzie, byleby było, tak? Pokażemy, że damy radę. A gdzie w tym wszystkim są dzieci? Bo tak naprawdę mówicie, dobra, nauczyciele, nie martwcie się, praca będzie, tak? Podstawówka będzie miała godziny, wy też nie stracicie pracy, szkoły średnie, ponadgimnazjalne, okej. Okay. A gdzie są w tym wszystkim dzieci? Które są najważniejsze, o których się w tej chwili zapomniało. I nie mówcie mi, że te dzieci będą miały takie same szanse, te w szóstej klasie dzisiaj i te, które są w pierwszej klasie gimnazjum, na to, żeby osiągnęły dobry wynik. Podręczniki jakie? Fakt, można napisać na tak chwilę na kolanie, oczywiście. Ale też były propozycje, to niech się uczą z podręczników do klasy pierwszej gimnazjum. Po co? Po co ta kasa wydana? Po co te miliony? To jest najbardziej denerwujące w tym wszystkim, że nikt o tym nie pomyślał. Są też moje pieniądze, bo płacę podatki. Miliony wydanej kasy, która naprawdę poszła w zapomnienie. I jest mi przykro, że tak naprawdę dyskutujecie z nami dopiero teraz. Wszystko jest przygotowane. I mówienie, że były dyskusje, były jakiekolwiek plenery, konsultacje społeczne z koleżanką, którą też mam dyrektorkę w Małopolsce, to nie były konsultacje, to było wręcz robimy tak, wam się nie podoba, no to trudno. Więc te konsultacje są, no chyba nie bardzo. Przepraszam, tak się zagadałam, dziękuję. Ja chciałabym się tutaj odnieść do pani wypowiedzi. Jeżeli pani ma tak dużo tutaj zarzutów, to w pani wypowiedzi widać, że pani w ogóle się nie orientowała w tym, co robiło ministerstwo. Najprawdopodobniej nie śledziła pani stron ministerialnych i szkoda, bo były terminy, w których miała pani możliwość. Pani nie przerywałam. Bardzo proszę wysłuchać. Na stronach ministerialnych były terminy, w których mogła pani zadzwonić osobiście. No jeżeli pani dzwoniła, to czyli miała pani wpływ na to. A pani mówi, że nikt nikogo nie słuchał. Czyli pani głos na pewno był gdzieś tam wysłuchany, skoro pani zadzwoniła. Na pewno wzięty pod uwagę. Proszę się o to nie niepokoić. Chciałabym się odnieść do pani wypowiedzi, która dotyczy przyrody. Akurat trafiła pani w punkt, bo ja akurat uczyłam przyrody. I nawet z tego, co pani z tej wypowiedzi, to jest jakby taka niespójność, dlatego że jeżeli pani mówi, że się dzieci mniej nauczą, to niech pani sobie przeliczy 3 godziny przyrody, a jeżeli w przedmiocie przyroda mamy 4 przedmioty, to już nawet gdybyśmy mieli po jednej godzinie z każdego tego przedmiotu, to o jedną godzinę i tak dzieci już mają więcej. Czyli wychodzi na to, że jednak będzie więcej tej wiedzy, tak? Więcej informacji. A poza tym, jeżeli będzie każdy przedmiot uczony przez specjalistę, przez fachowca, a nie przez osobę, która na przykład była geografem, tak? Pani posłucha do końca, może wtedy się zrozumiemy. Jeżeli ktoś uczył przyrody, w moim przypadku, jest geografem, nie wierzę w to, że osoba, która uczyła przyrody, jest geografem, świetnie nauczy fizyki czy chemii, tych zagadnień. Ja po prostu w to nie wierzę, bo uczyłam tego przedmiotu i dokładnie wiem, jak to wygląda.
Jeżeli uczyła osoba, która była z wykształcenia fizykiem, nie nauczy dokładnie biologii, nie nauczy dokładnie geografii. Taka jest prawda. Tu potrzeba wąskiej specjalizacji, żeby tych przedmiotów nauczyć prawidłowo i dokładnie, szczegółowo. A jeżeli, tak jak tutaj powiedziałam, przedmiot, przyroda będzie podzielony na przedmioty, to automatycznie wzrasta nam ilość godzin dla nauczycieli. To jest logiczne i proste do zrozumienia. Wie pani co, przepraszam, bo pani chyba nie zrozumiała naszej intencji tutaj, bo chodzi o to, że klasa siódma, która będzie za rok, nie wejdzie w tą podstawę, którą będzie się uczyła klasa od piątej według nowego programu, bo w klasie piątej dojdzie biologia, fizyka, dojdzie geografia, później dojdzie chemia, a ci uczniowie teraz są, bo tutaj dziewczyny mają dzieciaki właśnie w tych klasach, teraz będzie siódma klasa, wskoczy ze starej podstawówki, więc oni fizyki, biologii czy tam chemii nie będą mieli tyle godzin, co dzieci, co ich młodsze roczniki i co gimnazjalne roczniki, o to chodzi. Te dwa lata przejściowe, klasy piąte i szóste, jakie one będą realizować program, żeby później na poziomie liceum być na równi z tymi gimnazjalistami, którzy wyjdą. I później będą startować na studia medyczne na przykład i jak on się dotarł na medycynę, ci, co będą chodzić według nowego systemu z klasy szóstej i piątej, w porównaniu z tymi, co będą kończyć gimnazjum, będą się uczyć 6 godzin przedmiotów, powiedzmy tam biologii, chemii, fizyki i tak dalej i oni będą mieli dobre przygotowanie na przykład do startu na studia, a ci po szkole podstawowej właśnie w przejściowym, oni muszą nadrobić tą klasę piątą i szóstą na przykład, bo przyroda idzie swoim rytmem, a biologia, chemia i fizyka pójdzie nowym rytmem. Więc te klasy przejściowe w szkole podstawowej, jak one nadrobią te braki tych przedmiotów właśnie? Jak ona się uczyć historii i innych przedmiotów? Szanowna pani dyrektor, do tej pory dzieci realizowały tąże biologię, tąże chemię i fizykę na przedmiocie o nazwie przyroda. Więc kiedy wejdą w tą klasę siódmą i ósmą, będą miały zasób wiedzy realizowany chociażby na tym przedmiocie. To pierwsza moja uwaga. Tutaj było zagrożenie odnośnie liceum. Uprzejmie informuję, że uczniowie klasy siódmej i ósmej będą szli inną podstawą programową i przyjdą do klasy pierwszej licealnej inną podstawą niż ci gimnazjaliści, którzy o których tutaj wspomnieliśmy. Więc w liceum będą jakby dwie klasy pierwsze. Jedna będzie jeszcze realizowała cykl trzyletni, a druga czteroletni. I te dzieci, jeśli już to tylko spotkają się w pierwszej klasie licealnej. Jest tutaj podnoszona czasami kwestia kumulacji roczników. Żongluje się cyframi, podaje się cirka 700 tysięcy dzieci, że będzie skumulowanych w pierwszej klasie. Uprzejmie informuję, że lat temu 8, roczniki po 700 tysięcy był to standard w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. To był standard i szkoła ponadgimnazjalna liceum dawała sobie spokojnie radę z tym obszarem. Jeśli powiem dalej, odnośnie dostania się na wyższe uczelnie, proszę Państwa, dzisiaj już tak jest łatwo się na wyższe uczelnie dostać, które przyjmują każdego, tworzą rok zerowy, że ja bym tutaj bardziej się martwił o to, do których uczelni można się dostać, a tu w dużej mierze jestem przekonany, że braci nauczycielska, którą Państwo tutaj reprezentujecie, jest w stanie dobrze przygotowywać w szkole licealnej, w technikum i w szkole branżowej i co do tego jestem spokojny, co do jakości pracy, którą Państwo, mówię tutaj do nauczycieli, tu akurat obecnych, bo nie wiem, kto jest nauczycielem, kto jest tylko rodzicem, i ja o to jestem spokojny, że jakość pracy polskich nauczycieli, moim zdaniem przynajmniej ze strony kuratorium oświaty, kiedy na to patrzę, jest bez zarzutu. Pani Małgosia, proszę. Ja pracuję w szkole ponadgimnazjalnej i no, nie czuję się bezpieczny. Znaczy dwa powody i dwa pytania. Pierwsze to kwestia tych subwencji do szkolnictwa zawodowego. Rozumiem, że dotyczy też to techników. I teraz na jakim poziomie będą te subwencje będziemy otrzymywać? Znaczy porównując z obecnie otrzymywaną subwencją, czy to będzie na przykład obniżenie subwencji na dzisiejszym poziomie do tych kierunków mniej popularnych, czy też po prostu podniesienie, jak to będzie wyglądało? Mówię o planach, które nie są jeszcze wdrożone, bo na dzień dzisiejszy subwencje są jakby standardowe, o których mówimy, ale przyszłość polskiego szkolnictwa branżowego jest związana ze stymulacją zachowań jednostek samorządu terytorialnego, czyli powiatowe urzędy pracy będą opiniowały
decyzję o kształceniu w zawodach. Jeśli będzie to zawód deficytowy, to subwencja będzie w sposób wyraźny zawyżona po to, żeby szkołę i jednostkę motywować do podjęcia działań. Jeśli natomiast zawód będzie zawodem, który będzie kreował bezrobotnych, będzie subwencja zmniejszana, nie będzie odbierana, ale zmniejszana lub utrzymywana tylko na stałym etapie, żeby zachęcić szkoły i jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb rynku. To są żądania pracodawców. Ja wiem, że tutaj w miejscu, gdzie jest jedno z największych bezrobocie w Polsce, te słowa zabrzmią dziwnie, ale kreuje się rynek pracownika w Polsce, nie pracodawcy. I pracodawcy bardzo zabiegają o to, żeby stymulować kreowanie zawodów, które są potrzebne. Więcej, pracodawcy są skłonni partycypować przy kreowaniu centrów kształcenia praktycznego, bo jest to jakby wejście w szkolnictwo dualne, gdzie albo w zakładzie pracy młody człowiek będzie odbywał praktykę, co też czyni, albo w CKP-ie będą środki, żeby on przygotowywał się do przyszłego wykonywania zawodu. Jeszcze raz podkreślam, z punktu widzenia być może państwa powiatu brzmi to dziwnie, ale pracodawcy w Olsztynie i w dużych aglomeracjach szukają pracowników i nie są w stanie. Ja oczywiście im odpowiadam, że jest pewien sposób. Ten sposób, który przetestowano kiedyś w Stanach Zjednoczonych Henry Ford, czy też inni biznesmeni, podnieść uposażenia. Jak są wyższe uposażenia, to się pracownicy znajdują. Ale to jest tylko już, przepraszam za mój wtręt prywatny, ale to tak wyglądało. Szkoda, że nie sprawdzano, ilu uczniów po liceum ogólnokształcącym powiększa liczbę bezrobotnych, bo się wydaje, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oni powiększają liczbę na zmywakach ludzi w Europie Zachodniej, niestety. Nad czym bardzo boleją, oczywiście. Mam takie przypadki we własnej rodzinie, niestety, że wyjeżdżają i tam zasilają obce państwa, obce społeczeństwa i wytwarzają tam wartość dodaną w postaci emerytury dla Niemców, Anglików, Francuzów, którzy się generalnie cieszą. U nas w tej sytuacji Ukraińcy nie są w stanie zrekompensować, chociaż 1,5 miliona ich jest w Polsce. Jeszcze mam takie pytanie, bo pracuję jako pedagog w szkole i zastanawiam się, czy w tej reformie jest miejsce na takie uporządkowanie sprawy specjalistów pracujących w szkołach. Mam na myśli pensum, dlatego że w tej chwili to jest coraz w gestii organów prowadzących i po prostu, jeśli zechcą, tak to będziemy pracować w nieskończoność bez mała. No oczywiście żartuję, bo wiem, że jest to ograniczona tutaj liczba godzin. Natomiast uważam, że dla naszego środowiska jest to ogromnie krzywdzące, ponieważ zawsze organ będzie pewnie w nie najlepszej kondycji finansowej i zawsze będzie szukał rozwiązań. A jeśli chodzi na przykład o dostępność do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, no to tu też nie jest dla mnie argumentem zwiększenie tej dostępności, ponieważ wszyscy nauczyciele powinni świadczyć taką pomoc względem uczniów, w tym właśnie specjaliści pracujących w szkołach. Czy o tym jest gdzieś jakiś pomysł na rozwiązanie temu, czy jest ustalone jakieś pensum, czy mówi się o tym, bo też brałam udział w takich konsultacjach, pisałam do ministerstwa, pisałyśmy tutaj całe środowisko taki właśnie list z prośbą o to, żeby to zostało uregulowane. Szanowna pani profesor, ten termin ja preferuję, jestem starej daty nauczycielem, do swoich nauczycieli się panie profesorze zwracałem, kiedy uczyłem w liceum, również wymagałem, nie dlatego, że aż taki mądry jestem, ale uważam, że warto kontynuować dobre rozwiązania. Pani profesor, więc pierwsza rzecz, z tego co wiem, w tej propozycji obecnego prawa oświatowego jest zapis taki, żeby liczba uczniów w szkole na etat teraz pedagoga była nie mniejsza niż w ostatnim roku szkolnym, nie mniejsza. Czyli tu się wprowadzi taki cwancyś, przepraszam za wtręt germański, ale trochę w Niemczech kiedyś byłem, taki jest cwancyś, żeby organ prowadzący nie mógł jakby zmniejszyć liczby godzin dla pedagoga. A odpowiadając na ten pani postulat, wiele razy na gremiach, w których się spotykałem i również pani minister mówiła o tym, że trwają prace, nie są podjęte decyzje, żeby ujednolicić liczbę godzin w skali całego kraju, bo to jest różniście. Są powiaty czy rejony kraju, gdzie pedagog ma cirka 27, gdzieś ma 35 nawet godzin, gdzieś ma inną liczbę godzin i jest praca, żeby wprowadzić ten zapis też do karty nauczyciela,
żeby usztywnić, żeby to było jednolite w skali kraju. Więc, po pierwsze jest to zabezpieczenie, żeby nie było sytuacji jakby likwidacji etatów pedagogów, czyli utrzymujemy to w szkole, co jest dzisiaj. No nie, nie od razu pani profesor Kraków zbudowano, ale jest taka wola zdecydowana. Ja nie mam tyle czasu, ja już mam 100 lat, więc po prostu bym chciała. Mogę tylko panią profesor przeprosić. Ja jestem wśród tych kuratorów, którzy głośno i wyraźnie mówi, że ze spotkań, to tak odpowiadając koleżance, która wyszła, te spotkania są też i po to, bo ja systematycznie spotykam się z panią minister, z innymi kuratorami, teraz w środę jadę ponownie do Warszawy i na tych spotkaniach przekazuję opinie środowiska, które znam. No przekazuję te opinie. Nie od razu Kraków zbudowano. Ja tutaj nie zagwarantuję, że pani minister to zrobi w ciągu miesiąca, czy też w ciągu pół roku, nie wiem. Reformę w ciągu krótkiego czasu, a sprawę uregulowania pensum pedagogicznego. Karta nauczyciela tutaj jest do zmiany. Jeśli będzie zmieniana, to będzie zmieniana kompleksowo, nie tylko w jednym obszarze. To jest ten kłopot. I takie pytanie dotyczące dualnego kształcenia. W dużych miastach, to co pan kurator przed chwileczką powiedział, oczywiście podejrzewam, że to się bardzo dobrze spełni, bo tam są duże zakłady pracy, można to robić. Natomiast w takich miejscowościach jak chociażby Braniewo i okolice, gdzie nie ma dużych zakładów pracy, to jak to kształcenie realizować? Pomijam jako młodociani pracownicy to, co po prostu jest dualne i było, ale w szkole jak gdyby kuratoryjnej, a nie młodocianych pracowników. Naprawdę pytanie, czy państwo myślicie o odtworzeniu CKP-ów takich powiatowych i wsparciu tego działania? Bo ja reprezentuję tutaj zespół szkół budowlanych w nazwie generalnie, ale mamy informatyków, mamy budowlańców, mamy spedytorów i teraz nawet jest tu kilka zakładów spedycyjnych, ale one nie są przygotowane, żeby teraz na dwa dni przyjąć ilość grupę młodzieży i teraz organ życzy sobie, żeby to były klasy, no czym więcej, tym lepiej. Natomiast tu w okolicy nie ma żadnego takiego zakładu, gdzie ja bym mógł wysłać na przykład 15, czyli takie półklasy jak gdyby, do jednego zakładu. Zwłaszcza na przykład informatyków. Tu nie ma dużych centrów informatycznych. Pytanie, czy oni będą mieli gdzieś dojeżdżać do Gdańska, Olsztyna, do jakichś dużych, za jakie pieniądze, czy też będą mogli to robić tak jak u mnie budowlańcy w tej chwili mają dualne w technikum, bo mamy swój warsztat i tam sobie murują spokojnie, bo przecież na żadnej budowie nikt nie wpuści młodocianego, żeby tam dopiero się uczył na metrach, za które ktoś będzie płacił. Jak państwo, czy tu myślicie o jakimś wsparciu i otworzeniu tych centrów, takich w rejonach jakichś, tych mniejszych, bo w dużych miastach to jest? Panie profesorze, zdecydowanie tak. Ideą jest, żeby był ten CKP, żeby w każdym powiecie. Również ideą jest to, że ma powstać, trwają prace, fundusz, na który mają się składać polscy przedsiębiorcy. Wbrew temu, co się mówi powszechnie, te firmy mają się coraz lepiej, polskie firmy, które mają po prostu ułożyć grosz, swój grosz. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to ma być procent, ale mają ułożyć. A wykorzystujemy bezwzględnie zainteresowanie polskich pracodawców, którzy wręcz proszą o ręce do pracy. Jeszcze raz z tym zastrzeżeniem, że być może w państwa powiecie jest zupełnie inna sytuacja, ale cały szereg firm jest już przygotowany inaczej. Polscy przedsiębiorcy, oni już wyrośli z tych krótkich portek, które się nazywało pierwszy milion trzeba ukraść, taka kiedyś była narracja, a oni dzisiaj widzą, że biznes buduje się wieloetapowo, na wiele lat i prace, podsumowując, trwają tak, CKP-y we wszystkich powiatach, natomiast te CKP-y mają być finansowane przez fundusz, na który będzie się i budżet składał, ale w szczególności polscy przedsiębiorcy. Troszeczkę może pójdziemy śladem w tej materii naszych sąsiadów Niemców. Doświadczenia niemieckie są tutaj doświadczeniami bardzo poważnie branymi pod uwagę. Raz jeszcze, no, nie sposób zaraz w ciągu jednego roku wykreować te zmiany, co do których jesteśmy przekonani,
że trzeba je przeprowadzić. Stawiamy na szkolnictwo branżowe, bo rynek pracy nie potrzebuje magistrów w tych ilościach. Wykreowano sztucznie takie poczucie w wielu rodzinach polskich, że skończenie studiów wyższych załatwia wszystko, a rynek zareagował poprzez wykreowanie miejsc do studiowania i w rezultacie młodzi ludzie kończący studia budzą się w ręku w pewnym naczyniu, które znamy z dzieciństwa. Jeszcze ktoś z Państwa? Jeżeli, to proszę bardzo, panie. Jak jednak przeskoczę do tematu wcześniejszego, o którym koleżanka tutaj mówiła. Ja chcę mieć pewność. Moja bratanica jest teraz, pójdzie teraz do siódmej klasy we wrześniu. I czy ona będzie miała we wrześniu, od września przez dwa lata, czyli siódmą i ósmą klasę, 4 godziny chemii, 4 godziny fizyki, 4 godziny biologii, tyle co jej partner, równolegle koledzy, którzy są w gimnazjum od pierwszej klasy. Bo oni się spotkają za dwa lata w liceum. Ale to nie ma znaczenia, ona chce iść na medycynę, różne, nieróżne klasy. Ona co, będzie nadrabiała w liceum? Będzie innym programem szła? Czy uczelnie wyższe będą inne? No bo dla mnie to jest cały czas niezrozumiałe. Szanowna pani profesor, otóż pani bratanica będzie miała w 7 i 8 klasie przez 2 lata owe przedmioty, a następnie będzie miała jeszcze przez 4 lata w liceum. Razem będzie miała 6 lat. Natomiast jej konkurentka z pierwszej klasy gimnazjum jest 3 lata w gimnazjum i 3 lata w liceum. W związku z tym nie będzie miała ona żadnej straty, a sądzę, że będzie miała pani bratanica tą korzyść, że w szkole podstawowej będzie ją uczył specjalista, który będzie ją przygotowywał. Ja tutaj się odniosę do słów pani dyrektor. Ja też widziałem, nie chcę tutaj mówić źle o moich kolegach i koleżankach, ale wiele moich koleżanek czy kolegów zdobyło kwalifikacje do nauczania historii po rocznej podyplomówce. I oni też mieli prawo uczyć w liceum. Ja tutaj nie neguję tego uprawnienia, ale proszę Państwa, 5 lat studiów magisterskich i rzeczywistej pasji, która mnie skierowała na studia magisterskie odnośnie historii, a rok decyzji racjonalnej, żeby wykreować sobie kolejną umiejętność, która da mi bezpieczeństwo etatu. Ja jako rodzic widziałem pewne rzeczy i wiem, w jakie ręce chciałbym swoje dziecko oddać, które ma się przygotować do fizyki czy do chemii. Nie będę rozwijał dalej tego wątku. Ja przepraszam panie kuratorze, bo jest taka sytuacja, że na UJ przyjmowano na historię, to mnie też bardzo bolało, po egzaminie maturalnym z geografii. Później się dziwi, że poziom jest taki niski. Dlatego nie mówmy, że poziom jest niski, po prostu róbmy to jak trzeba, ale historyk studiuje, nie zdaje matury z historii, studiuje historię. Nauczyciel, który ma, przepraszam, student, który ma być AWF-u, nie zdaje egzaminy na AWF-u, a nie po prostu kto pierwszy w kolejce, ten będzie studiował. No. Albo geografię skończy na maturze i studiuje historię. Panie profesor, na UJ-cie, na nie chcę wypowiadać za pana ministra Gowina, ale moja wiedza jest taka, że pan minister Gowin przystępuje do zreformowania szkolnictwa wyższego, bo ja potwierdzam tego typu sytuację, tutaj pani powiedziała, na historię też przyjmowano po matematyce, albo po prostu po czymkolwiek, a powiem pani w jaki sposób, nie zdradzając uczelni, szacownej uczelni, z której jestem dumny, że profesor, która realizowała materiał na pierwszym roku starożytność, kiedy trzymała poziom, i po pierwszym egzaminie przyszło do niej 3 profesorów, mówiąc: słuchaj, jeśli ty zostawiasz jedną drugą, to ty odbierasz nam etaty. My zostaniemy bez pracy. Pani profesor obniżyła poprzeczkę. Nie może tak być, że polskie uczelnie produkują tego typu magistrów. To jest ze szkolą dla nas wszystkich. Już wyższe wykształcenie uległo deprecjacji. W Olsztynie, jak Państwo przyjedziecie i krzykniecie na ulicy magister, to się każdy prawie obejrzy. I co z tego, że się obejrzy? Panie profesorze, jeżeli można, w imieniu tutaj proszono mnie o zadanie pytania, może nie bezpośrednio związanego z reformą, ale ze zmianami w oświacie, które nastąpiły w międzyczasie. Chodzi o tę likwidację godzin karcianych i wprowadzenie zapisu, który mówi, że szkoła w ramach realizacji statutu
i obowiązkowego zajęć dla uczniów realizuje odpowiednią, potrzebną liczbę uczniów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Czyli te słynne dwie karciane, które zostały zlikwidowane. Jak pan kurator do tego się odnosi? Ile to powinno być? Czy to powinno być? Czy nie tak jak w jednej gminie, słyszymy gdzieś tam w Małopolsce była gmina, gdzie wójt zażyczył sobie 40 godzin dydaktycznych, 40 godzin pracy w szkole nauczyciela cały czas. Szanowny panie dyrektorze, odpowiem w ten sposób, że wójt to sobie może życzyć. Z całym szacunkiem dla jego funkcji. Za szkołę odpowiada dyrektor. Dyrektor jest pracodawcą, dyrektor sprawuje nadzór. Ja pracowałem w szkole, kiedy ów przepis, ten 42 artykuł, nie budził żadnych kontrowersji. Początek roku szkolnego, każdy z moich dyrektorów pytał się nas, nauczycieli, jakie przedmioty, co chcemy realizować dodatkowo. Ja, zgodnie z estymą naszego zawodu, w sposób oczywisty, zgłaszałem swoje kompetencje, jak kółko historyczne, czy koło szachowe i realizowałem te zajęcia, bo nawet się nie zastanawiałem, czy to jest zgodnie z godzinami karcianymi, czy też bez godzin karcianych. Dyrektor szkoły ma możliwość kreowania, nagradzania nauczycieli tych aktywniejszych, ma możliwość zwiększenia dodatków motywacyjnych, ma w końcu coś, z czego tak rzadko korzysta, publicznego pochwalenia, podziękowania. Zawód nauczycielski w szkole jest traktowany w sposób wyjątkowy jako służba, jako powołanie. I takie instytucjonalizowanie naszych obowiązków nauczycielskich, w sensie, że 3 godziny czy 4 godziny masz przeprowadzić, intencją ministra edukacji narodowej, który wykreował właśnie likwidację tych tzw. godzin karcianych, było odbiurokratyzowanie polskiej szkoły, żeby ona przestała być taka biurokratyczna, to jest po pierwsze, a jestem przekonany, że każda rada pedagogiczna potrafi w sposób właściwy wykreować i zna potrzeby szkoły i nauczyciele, jedni pracują poza godzinami tymi etatowymi, byśmy powiedzieli, i 3, i 4 godziny. Powiem o sobie, ja kółko historyczne robiłem 2 razy w tygodniu, ale jeśli były przygotowania do olimpiady w liceum, to się spotykałem z uczniami codziennie po 2 i po 3 godziny. Już nie pomnę tego czasu, który spędzałem, żeby się do zajęć przygotować, bo same zajęcia to jest za mało. Kiedy moi uczniowie przygotowywali się do olimpiady z historii starożytnej, to ja w domu wcześniej czytałem książki, które im polecałem, nawet jeśli je czytałem lat temu wcześniej 15-20. To wszystko robi polski nauczyciel, więc to są takie ekstremalne sytuacje. To źle świadczy o wójcie, że tego typu. Jestem przekonany, że tego typu wójt, którego pan tutaj przywołał, kolejnego starcia wyborczego nie przetrwa po prostu, bo nauczyciele są tak środowiskiem opiniotwórczym, taką rolę odgrywają w gminie, że tego typu wójt, no to była jego pierwsza i podejrzewam, że ostatnia kadencja. Raz jeszcze, brać nauczycielska jest umotywowana, nie pracujemy tylko dla pieniędzy, pracujemy dla tych, którzy przyjdą po nas, pracujemy dla tych, którzy byli przed nami też, bo ja pojmuję ciągłość pokoleniową. Nieprawdą jest to, że ci, którzy byli, to już odeszli, oni żyją w nas. Również w nas żyją ci, którzy przyjdą po nas, po nas. Panie kuratorze, można jedno? Aha, jeszcze. Czy nie było pani mają pierwszeństwo? Ja mam takie jedno pytanie. Wielu nauczycieli ma skończone kursy kwalifikacyjne, na przykład z przyrody, z matematyki, z historii. Dla drugiego etapu... No, z różnych przedmiotów dla drugiego etapu edukacyjnego. I teraz, to znaczy drugi etap edukacyjny to klasy 4-6. I teraz, jak będą klasy 4-8, czy ci nauczyciele stracą uprawnienia do nauczania przedmiotów? Dlaczego będą uczyć? Nie będzie przyrody. Ale na przykład matematyka... biologii zrobić i wydać pieniądze. Nie, no pytam, bo są tacy ludzie, którzy mają kursy kwalifikacyjne. Posłuchajcie państwo, musimy chwilkę zaczekać, bo też na pewno będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji, tak? To po pierwsze. Natomiast te kursy typu przyroda, to pozostanie jeszcze na poziomie klasy czwartej, tak?
To tyle na ten moment. Ale kurs kwalifikacyjny z matematyki na przykład. Ktoś ma uprawnienia do nauczania w klasach 4-6. W drugim etapie edukacyjnym. Rozumiem. W tej chwili trudno mi odpowiedzieć, jak ministerstwo potraktuje te kwalifikacje. To już są, wiecie Państwo, takie szczegółowe. I to jest, ja myślę, Panie Kuratorze... Wszystkie podyplomówki są oczywiście bezpieczne i uznawane. W tej kwestii odpowiem Pani szczerze, że nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie. Podyplomówki oczywiście są uznawane i po matematyce, historia czy inne podyplomówki. Mamy uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół. Przy przyrodzie na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem. Musimy chwilę zaczekać. Dziękuję. Jeżeli nie ma... Proszę Pan Dariusz. Proszę Państwa, Pan jako wieloletni, doświadczony nauczyciel, można powiedzieć, osoba, która nie z jednego pieca chleb jadła. Chciałbym usłyszeć od Pana, bo na ten moment jedynym wytłumaczeniem dla pośpiechu odnośnie tej reformy jest zbliżający się rok 2018 i wybory samorządowe, jak gdyby, żeby racjonalnie do tego tematu podejść, można było przeprowadzić reformę wcześniej. Ale wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, Pan jako osoba bardzo doświadczona wie, że oświata nie może, przy oświacie nie powinno się zbyt dużo majstrować i manipulować. Czy nie warto by było się zastanowić nad tym i rozpocząć ten proces reformy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ewentualnie trzeciej klasy podstawowej? I czy dzisiaj Państwo macie już jakieś informacje mówiące o tym, że kiedy przejdziemy na dwustopniowy etap kształcenia, na lepsze wyniki niż dotychczas obowiązujący trzystopniowy etap kształcenia w polskiej oświacie? Ja na początku tutaj spotkania jakby wskazywałem na pewne elementy. Nie wiem, czy tu szanowny kolega był wówczas. Ja tutaj wskazywałem. My wracamy do tego dwustopniowego etapu edukacyjnego. Zresztą jest realizowany w krajach skandynawskich. Finlandia, Szwecja, Norwegia, etc. Również jest realizowany w krajach Europy Środkowej, tych dawnych krajach postkomunistycznych. Z tego, co mnie pamięć nie myli, w Unii Europejskiej cirka 12 państw realizuje ten dwustopniowy etap. Ja tutaj jeszcze raz przywołam tę diagnozę, którą napisała Polska. A ta diagnoza została napisana przez jednostki samorządu terytorialnego, że w sposób samoistny szkoła podstawowa zaczęła się łączyć z gimnazjum i powstawała de facto dziewięciolatka, 6+3. I w tej dziewięciolatce, kiedy dzieci realizowały program w oddziale ciągle tym samym, edukacyjna wartość dodana była, jest najwyższa. To zweryfikowała polska szkoła. I tak naprawdę ta zmiana oznacza jakby pójście w tym kierunku, w którym siłą inercji, takiego wewnętrznego, nie chciałem użyć słowa bezwładu, ale edukacja polska zaczęła sama kreować nowy ład edukacyjny. Szkół gimnazjalnych, samodzielnych w województwie jest 128. Przeszło 250 szkół, to są szkoły w zespołach. Więc w ciągu tych lat, od roku 99, chociaż reforma tamtego czasu zakładała, że gimnazjum ma się łączyć z liceum, nie zakładała, że ma się gimnazjum łączyć ze szkołą podstawową. Gimnazjum jako ten pierwszy etap edukacji średniej miał się połączyć ze szkołą drugiego etapu edukacji średniej. Zmiana jest konieczna po prostu. Świat. W 99 roku się zaczęła zaraz dyskusja i krytyka tego stanu rzeczy. Procesy dyskusyjne trwały od 99 roku. W 2014 uległy przyspieszeniu. Cały rok też i 15. No to
zapadły decyzje. Uważam, że nie mamy czasu na takie rozwlekanie zmian i tak te zmiany będą przebiegały przez 5 lat. Tak i tak ta ewolucja zajmie 5 lat. Kosztem tych roczników, które jednak są... Szanowny, znaczy ja mam inne zdanie. Ja uważam, że jest uzysk, jest wartość dodana, że te zmiany są korzystne dla polskiej edukacji, dla polskich dzieci. Tak, to jest mój pogląd. Tak, to jest mój pogląd. Ja mam taki pogląd. Ja szanuję pogląd przeciwny. No. Tak, tak, no. Jeżeli nie mamy więcej pytań, ja w imieniu pani burmistrz dziękujemy państwu bardzo za wizytę u nas w Braniewie. Jeszcze pan kurator, proszę bardzo. Ja chciałbym, proszę państwa, tu się spotkanie zbliża ku końcowi, przeprosić, jeśli moje odpowiedzi były nieprecyzyjne. Jeszcze raz wyrażam szacunek dla państwa, żeście tutaj przyszli. Dla mnie to jest dowód rzeczowy, taki empiryczny, że nie tylko los indywidualny was tutaj skłonił, ale i troska nad stanem polskiej edukacji. Nauczycieli, moich kolegów tutaj, którzy przyszli, szczególnie pozdrawiam i naprawdę dziękuję i przepraszam, jeśli nie udało mi się sprostać wyzwaniu i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ja ze swojej strony już we wrześniu podjąłem decyzję, żeby ułatwić przejście województwa przez tą reformę i całe województwo jest podzielone na rejony wizytacyjne. Dlatego tutaj moi koledzy, koleżanka i kolega się tutaj znajdują. Jeśli dyrektorzy, czy też nauczyciele, czy też rodzice tutaj obecni będą mieli pytania, albo będzie ich coś niepokoiło, od tego są moi doskonali pracownicy, żeby wesprzeć państwa. Od tego są też i dyrektorzy. W końcu ta informacja trafia do mnie. Ja z kolei jestem też innym pasem transmisyjnym, kiedy spotykam się z panią minister edukacji, która jest nauczycielką i samorządowcem. Dawno już nie było na czele polskiej oświaty nauczyciela i samorządowca jednocześnie. Warto o tym pamiętać, że ta pani zna z autopsji polskie sprawy, nie tylko z katedry, A proszę państwa, no jeszcze raz serdecznie dziękuję i przepraszam, jeśli nie zdołałem sprostać temu zadaniu. Jeśli będzie potrzeba, ja oferuję przyjazd swój czy moich specjalistów. I jeśli będzie potrzeba wsparcia kuratora, to ja jestem po to, żeby służyć polskiej edukacji. I kończąc, ja naprawdę mam świadomość, że kuratorem się bywa. Mam pełną tego świadomość, trochę przeżyłem. Parę razy dostałem też w 4 litery w życiu, więc mam tą pełną świadomość. A rzeczywiście uczyłem i pod Kętrzynem, w Garbnie, w szkole podstawowej przez całe lata. Uczyłem, pracowałem też w Bursie. Pracowałem też i w szkole podstawowej w Olsztynie, i w liceum przez 16 lat, i w kuratorium przez 5 lat. Pracowałem też w szkołach, w szkole katolickiej pracowałem, więc jakieś tam doświadczenie edukacyjne zdobyłem, ale najtrudniej, powiem państwu już tak się dzieląc z wami moją opinią, pracowało mi się w szkole zawodowej. Tam chłopacy po prostu potrzebowali męskiej ręki i wielki szacunek mam dla tych, którzy uczą w szkołach zawodowych. Szacunek dla wszystkich nauczycieli, ale najłatwiej, najlżej chyba było pracować, proszę państwa, w liceum. A najtrudniej zawodówka, aha, i jeszcze szkoła gimnazjalna. Moja małżonka, która jest na emeryturze, od jakiegoś czasu pracowała w gimnazjum i miałem wielki szacunek wobec jej pracy. Teraz podstawówki przejmą naszą młodzież. Także dziękuję bardzo państwu za przybycie i przepraszam, jeśli nie spełniłem państwa oczekiwań. Dziękujemy panu kuratorowi. Liczymy na dalszą współpracę.